Najbliższa sobota będzie obfitować w wyjątkowe wydarzenia dla miłośników fantastyki i grozy. Dzień fantastyczny ma w sobie skupić najlepsze elementy odbywającego się przez wiele lat festiwalu fantastyki. Ubyło kilku punktów, ale mam nadzieję, że jakby ta ilość rzeczy, których można doświadczyć podczas naszego dnia fantastycznego, no, zrekompensuje tą formułę festiwalu. Którego nie będzie. Sobotę z fantastyką rozpocznie o godzinie 10:00 prelekcja o Harrym Potterze połączona z dyskusją oraz konkursem. Na sali kameralnej będzie konkurs wiedzy o Harrym Potterze i prelekcja z dyskusją, a także konkurs ślepe endingi i openingi, czyli konkurs dla tych, którzy znają się już trochę na mandze i anime i widzieli niejedno i mogą mierzyć się na znajomość swoich, na znajomość czołówek i zakończeń ulubionych seriali i filmów. I to spotkanie jakby organizuje nasz współorganizator, czyli Suwalskie Stowarzyszenie Mangi, Anime, Fantastyki i RPG Mroczne Bractwo. Organizatorzy nie wyobrażają sobie tego dnia bez filmów. Spirited Away, pierwsza propozycja, to wyjątkowa produkcja. Mistrzowska animacja nagrodzona Oscarem i Złotym Niedźwiedziem. Osadzona w japońskiej kulturze i mitologii fabuła połączona z niezwykłą wyobraźnią autora, doprawiona magią i technologią dała obraz, który po prostu zachwyca. Takich filmów dziś już się nie produkuje, mam wrażenie. Jest to film, który jest bardzo kolorowy i dużo zaskakujących postaci, dużo zaskakujących zwrotów. Wyśmienity, naprawdę. Dzieci uwielbiają Miyazakiego, chociaż nie tylko dzieci, bo jest to film, myślę, że absolutnie dla wszystkich. W ciągu dnia odbędą się też inne projekcje. Co robimy w ukryciu? Obraz fabularny zrealizowany w pseudoreportażowej konwencji, przedstawiający życie wampirów mieszkających współcześnie w stolicy Nowej Zelandii. Trzeci obraz to Noc Żywych Trupów z 1968 roku. Ważnym punktem programu będą turnieje gier karcianych i planszowych. Proszę się nie obawiać, że nie znacie zasad gier, ponieważ zasady będą tłumaczone, a także można je zgłębić w serwisie YouTube. Każda z gier ma swój tutorial, można z powodzeniem poznać zasady. I tutaj będą to turnieje. Jedzie pociąg z daleka, zapraszamy do podziemi, doble, domek i to będą eliminacje do Mistrzostw Polski. Tutaj dobrze jest znać zasady już wcześniej. King Domino, Poprzez wieki droga do szaleństwa, to taka bardziej fantastyczna gra w takim fantastycznym klimacie. Cortex i czwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Manczkinie. We wszystkich turniejach przewidziane są jakieś nagrody. Gracze gry planszowe mogą wypożyczyć w SOK bądź zabrać ze sobą. Będą bowiem mieli do dyspozycji Games Room. Stoliki staną w patio ośrodka.